Mateusz, przede wszystkim gratuluję nie tylko bramki, ale zwycięstwa. Dziękuję. Jak twoim okiem tutaj ocenisz przebieg dzisiejszego spotkania? No myślę, że to był ciężki mecz. Po pierwsze, no pierwszy mecz po przerwie zimowej. No i myślę, że to był mecz walki tak przede wszystkim. Ale ważne 3 punkty i jedziemy dalej. No właśnie, jedziemy dalej, za 2 tygodnie kolejny mecz. Ten już dopisujemy sobie 3 punkty, przewaga już teraz nad kolejnym zespołem, 8 punktów. Tak. Czy spoglądacie czasem też w tabelę, jak wygląda, tym bardziej teraz już 8 punktów przewagi, tak jak wspomniałem, nad drugim w tabeli, tak, zespołem? Tak, na pewno spoglądamy, ale myślę, że te 2 pierwsze mecze z Polonią i ze Świtem będą najważniejsze. No i chcemy je wygrać po prostu. Mateusz, dziękujemy, powodzenia. Dziękuję. Trenerze, pierwszy mecz, pierwsze zwycięstwo, przede wszystkim gratuluję, no ale na pewno było ciężko o te 3 punkty. Jakby tutaj trener ocenił przebieg dzisiejszego spotkania? Dokładnie. Ciężki mecz, przeciwnik bardzo zmobilizowany. Tak będą wyglądały te mecze, bo w chwili obecnej jesteśmy liderem, więc to szczególnie mobilizuje przeciwnika. No i Błonie również walczy o tą 8, więc tu każdy mecz dla nich, jeżeli chodzi o te mecze zaległe i 2 i później 3, które dogrywamy jeszcze z rundy jesiennej, to są mecze praktycznie o utrzymanie 8, czyli niewątpliwie przeciwnik bardzo zmobilizowany. Natomiast mieliśmy problem przez pierwsze 20 minut, za dużo strat, jakoś tak nie mogliśmy wejść w rytm meczu. Później już ten mecz się zaczął układać bardziej pod nas. Szkoda, że tego karnego Damian nie wykorzystał. Nie miał do przerwy prowadzenie. Biorąc pod uwagę cały mecz, na pewno zdecydowanie więcej sytuacji stworzonych. Można powiedzieć, że Błonie bez takiej sytuacji stuprocentowej, bez jakiegoś groźnego strzału. Bramka też taka troszkę przypadkowa, bo tutaj przy dośrodkowaniu bramka samobójcza, aczkolwiek nikt nie ma pretensji tutaj do obrońcy, bo po prostu bronił, starał się, nie gdzieś tej piłki nie dosięgnął tak jak trzeba i pechowa bramka. Niemniej bardzo ciężki mecz i właściwie w końcówce, po stałym fragmencie, zdobyliśmy tą upragnioną bramkę zwycięską. Jak trener by ocenił debiut nowych zawodników, bo kilku dzisiaj zobaczyliśmy, jakby pokrótce mógł trener kilka słów powiedzieć? No z nowych zawodników widzieliśmy głównie dzisiaj Jean Franco i bardzo pozytywnie, bardzo aktywnie, tak jak to on potrafi grać, sporo i odbiorów i dobrze się utrzymuje przy piłce. Nie grał od początku z uwagi na to, że to jest zawodnik, który wchodzi dopiero do zespołu, no i też w okresie przygotowawczym miał uraz, który go wyeliminował na prawie 3 tygodnie z treningu. Natomiast dzisiaj dał bardzo dobry sygnał, więc to cieszy. Debiut też miał dzisiaj Filip Kowalczyk, wszedł w końcówce, taki nerwowy moment. Tutaj może mniej udany ten debiut, bo gdzieś początkowo troszkę strat, ale również grał na stronie, którą oni prowadzili większość akcji ofensywnych. Ale dobrze, że miał taką możliwość, bo myślę, że z każdym meczem będzie mocniejszy psychicznie i gdzieś sporo nam pomoże w tej rundzie. Trenerze, chciałem jeszcze zapytać o Rafała Zembrowskiego. Opuścił boisko po pierwszej połowie. Czy tam się nic nie stało? Czy to było? Nie. Ja planowałem tą zmianę. Tak byliśmy umówieni. W związku z tym, że Rafał miał poważną kontuzję jesienią. Całą jesień miał straconą, ale również i Michał Gładysz miał tą jesień straconą. W związku z tym tak, żeśmy zaplanowali już przed meczem. Oni wiedzieli, że grają po pół meczu. Również nie rozpoczął Piotrek Maślanka, który ten okres przygotowawczy niestety w dużej mierze stracił, bo praktycznie jest w normalnym treningu dopiero 2 tygodnie i też wszedł na niecałe 30 minut po to, żeby łapać rytm gry. Mamy w tej chwili 2 tygodnie, mamy sparring i wydaje mi się, że to jest taki czas, który może pozwolić na to, żeby ta dwójka już wróciła do normalnej dyspozycji. Dziękuję, trenerze, jeszcze raz gratuluję i już nie możemy się doczekać spotkania z Polonią Warszawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.